Otwartego oceanu, nie ma tutaj pięknych rybek, nie ma raf koralowych i tak dalej, więc to na pewno nie jest zamiennik wód otwartych, ale na pewno jest to bardzo fajne narzędzie do przygotowania się, samoszkolenia, żeby w tych wodach otwartych potem móc bezpiecznie nurkować, no i też oczywiście dla zabawy, to takie przedszkole dla nurków. Pierwszy raz to było do 5 metrów, ale wszystko widać do samego dna, tą łódkę na dnie, piękne jaskinie, to jest to, piękne widoki. Jest to basen do nurkowania. Głębokość, którą żeśmy osiągnęli, to jest 45 metrów, 47 centymetrów. To jest dokładnie, to jest, plasuje nas w najgłębszy, jako najgłębszy basen na świecie. Pozostałe spadochronowych. Liczymy na to, że ten obiekt również będzie wykorzystany przez strażaków, będzie wykorzystany przez wojsko. Jest wiele zajęć, które można tutaj ćwiczyć, różnego rodzaju sprzęty można tutaj testować. No ale to...